W tym aucie tutaj nie odbije ręczny. Problem jest taki, że gdyś rusza, słychać jak coś strzela i dopiero wtedy odbije ręczny. Tutaj, żeby dostać się do mechanizmu ręcznego, nie trzeba wcale demontować zacisku, wystarczy zdemontować tarczę. Żeby zdemontować tarczę, tutaj pod auto trzeba wejść. Tu są dwie śruby 18 mm. Oczywiście trzeba auto z przodu zabezpieczyć tutaj. Auto dodatkowo zabezpieczone na kobyłkach tutaj. To można podkładać pod te sanki kobyłki w taki sposób. Dodatkowo koło pod autem. To auto dość długo stało, tu się osadzi wardza na tylnej tarczy, a to można bardzo łatwo wyczyścić sobie taką wiertarką z taką szczotką drucianą. Schodzi moment. Po oczyszczeniu wygląda to tak, także wygląda super. Jeszcze jak będzie w czasie hamowania się to dotrze. Taka wiertareczka. Żeby zluzować śruby jarzma, trzeba odkręcić dwie śruby. Nasadka 18 mm z taką przedłużką. To jest nasadka do świec i to jest strona tutaj kierowcy tył. Żeby to poluzować, trzeba kręcić w dół. I tutaj jest górna śruba. Tak samo luzowanie w dół. Żeby odkręcić górną śrubę, trzeba stosować taką dużą grzechotkę z dużą nasadką na świece, a do dolnej śruby trzeba stosować mniejszą grzechotkę, bo tutaj będzie przeszkadzał ten wahacz. I też taka nasadka tutaj do świec, średnia grzechotka, nasadka 18 mm. I tu trochę będzie przeszkadzał ten przewód, ale mając nasadkę, to nie ma problemu. Się kręci w dół, po prostu się odkręca. Na tą dolną śrubę ta duża grzechotka nie podejdzie, bo tu jest za duża i tu przeszkadza wahacz. Trzeba użyć mniejszej grzechotki. Po odkręceniu tych dwóch śrub jarzma tutaj wyjeżdża cały zacisk razem z jarzmem. Można go sobie po prostu zawiesić na takie tutaj na sprężynie, na takim haczyku, żeby nie przeszkadzał. Jeżeli tarcza jest przypieczona, to można sobie tutaj dać jakiegoś preparatu tutaj w te otwory śrub oraz tutaj w to miejsce. Jest szansa, że ten, na przykład ja używam stary olej silnikowy, że on tam się dostanie między tarczę a tą piastę i potem będzie łatwiej ją zdjąć. Tutaj jest jeszcze taki imbus 6 mm. No, łatwiej jest go po prostu odkręcić sobie kluczem odrowym. Jest taki zestaw, który stosuje się na klucz odrowy. Jeżeli tarcza nie chce zejść, to trzeba tutaj bardzo mocno uderzyć młotkiem z tej strony od środka auta, od wewnątrz auta. Przed zdjęciem tarczy trzeba poluzować linkę ręcznego. Poluzowanie linki ręcznego odbywa się tutaj przy dźwigni w kabinie. Tam trzeba wcisnąć taką zapadkę. Jest to pokazane na innym filmie na moim kanale. Tarcza pracuje lekko, kiedy linka ręcznego jest zluzowana. Po zdjęciu tarczy ukazuje się taki obraz mechanizmu hamulca ręcznego. Tu widać, jak ten olej się przedostał. Ułatwił demontaż tarczy. To wszystko trzeba zdemontować, wyczyścić, szczególnie ten element. Oraz tutaj też przy tarczy trzeba zdemontować, wyczyścić tą bieżnię tutaj, po której pracują te okładziny hamulcowe. Najszybciej zrobi się to taką wiertarką ze szczotką drucianą. No, trzeba to przeczyścić sobie tak. Tak samo trzeba przeczyścić tutaj okładziny. Zbierało się dużo pyłu. Warto by mieć tutaj taką maskę przeciwkurzową, żeby tego nie wdychać, tego pyłu hamulcowego. Żeby zdemontować szczęki hamulcowe, trzeba użyć albo śrubokręta płaskiego, albo imbusa 5 mm. To trzeba po prostu wcisnąć do środka i obrócić o 90 stopni. Będę wyskoczyć. I wychodzi taki bolec. On się blokuje po prostu w taki sposób, jak jest przekręcony, to się blokuje, bo ta dziura jest podłużna, czyli tak wychodzi, a w taki sposób się blokuje, że tak to działa. Oczywiście ta dziura jest tam dalej, to tylko pokazałem, bo to jest, tutaj jest na szczęce. Dziura tam jest dalej w tarczy kotwicznej. I tak, tutaj dostałem się zanieczyszczenia, bo ta tarcza kotwiczna jest podziurawiona. Już jest stara. Tak samo to drugie zabezpieczenie, ono jest założone tak, trzeba go obrócić o 45 stopni,
wtedy sobie wyjdzie. I bus 5 mm, trzeba to wcisnąć, tą sprężynkę obrócić i po prostu szukać na wyczucie tego miejsca, kiedy ona wychodzi, bo tak na tego nie widać. Łatwiej zacząć tutaj od tej i po prostu można sobie w taki sposób podważyć i ona już wychodzi. Może można zwykłym śrubokrętem, górna wyższa sprężynka, to można sobie już po prostu to odchylić całkiem. Już te dolne nie trzeba demontować, wychodzi cały tutaj zestaw. Tak to wygląda. To była górna. I teraz tak, tutaj został mechanizm, w którym pracuje linka. Linka jest wczepiona po prostu tutaj w ten hak. Ten hak nachodzi tak na linkę. Teraz trzeba sprawdzić jeszcze, czy linka się pracuje, czy cofa. Widać, że nie jest zblokowana. Teraz tu wszystko trzeba wyczyścić. I ten mechanizm. Ten mechanizm powinien pracować na tyle lekko, że pod wpływem grawitacji on powinien się cały przekręcać. Jak widać, tu ma trochę problemy. Trochę się blokuje. Teraz się zblokował. Także trzeba po prostu tutaj tą powierzchnię tutaj trzeba wyczyścić. I tak samo z drugiej strony. Tutaj tą powierzchnię trzeba dobrze wyczyścić. Też te powierzchnie tutaj, po których pracują okładziny, trzeba wyczyścić. Bo te okładziny leżą tak, one tutaj dotykają po prostu z tego miejsca i ocierają, nie? Bo to też musi być czyste, żeby nie było takich zadziorów. I ten mechanizm też takim rządzonkiem można sobie czyścić. Tutaj przekręcać go i czyścić tu wszędzie, z obu stron. Tą dolną sprężynkę można wyciągnąć po prostu odchylając szczęki w taki sposób na siłę. I teraz tutaj jeszcze jest mechanizm do regulacji. Też można go wyjąć, po prostu zamoczyć w oleju silnikowym starym i potem to wszystko wyczyścić. Ten mechanizm po prostu tu nachodzi na te dolne części szczęki w taki sposób. Tutaj ta blaszka wchodzi między te dwie blaszki, dlatego tu nie może być żadnych zadziorów, tu musi być gładka powierzchnia, żeby nie blokowało się. Najlepiej sobie wyczyścić środką drucianą, tutaj będzie lepiej mieć maskę na sobie, bo ten pył jest niezdrowy. Teraz dobrze widać ten otwór, w który wchodzi ta blokada szczęk tutaj i potem się to odwraca. Tutaj czyszczeniowy megla jeszcze ta zębatka z tym czpieniem, który wchodzi tutaj. To musi lekko wszystko pracować, żeby była możliwa regulacja. U mnie to było zblokowane, tutaj była rdza, trzeba było to wyczyścić. Teraz leciutko chodzi. I też tą rdzę tutaj ze środka też trzeba wyczyścić z tego. Trzeba sobie zwinąć rulonik, papier ścierny i tam w środku to wyczyścić. Dopiero kiedy te elementy wyglądają w taki sposób, tutaj błyszczą się, szybko pracują, można je montować. Teraz montaż tego wszystkiego z powrotem. Najpierw trzeba założyć obydwie szczęki i wcisnąć je tym zabezpieczeniem, czyli tutaj. Tutaj trzeba mieć latarkę, to sobie widać. Tutaj widać, jak sprężyna się dociska, docisnąć, potem obrócić o 45 stopni i to już się powinno trzymać. Bo te klucze potrafią tam, potem ciężko jest je wyjąć. Teraz jest natrafione, wcisnąć, obrócić. Najpierw trzeba zamontować ten mechanizm linki, czyli w taki sposób się montuje mechanizm linki. Tutaj i to trzeba zamontować tak, żeby te okładziny tu naszły na to. Tutaj widać jest tą linkę, ona wystaje w tym miejscu
I teraz trzeba to zamontować. I tutaj jest najlepiej użyć właśnie takiego śrubokręta. Wystarczy, że ona chwyci tak troszeczkę tutaj tą końcówką i potem trzeba po prostu ją wcisnąć. I już teraz naszła. Na początku jest tarczy trzeba ciężko włożyć, bo te okładziny nie są współosiowo wobec tarczy. Teraz jest przybliżanie zębatki, przybliżanie układzin hamulcowych ręcznego do tarczy, czyli naciąganie ręcznego.